Długie schody skończyły się i Geralt przeszedł przez próg pokoju na czwartym piętrze. Wokół jego głowy krążyły słoiki, a jasne światło, które nagle zalało cały pokój, było tak ostre, że aż przysłonił oczy ręką. Po chwili światło ciut przygasło, a wiedźmin zorientował się, że na ścianie, z której biło, namalowany jest wielki fresk. Na nim, w otoczeniu wielkich muszli, widać było parę. Bez trudu rozpoznał w niej Jakuba i Martę. Myśliwy stał po prawej stronie i dusił klęczącą przed nim nagą żonę. Towarzyszące Geraltowi słowiki odfrunęły w jeden z kątów pomieszczenia, jakby chciały przywołać go w tamto miejsce. Wiedźmin ruszył w ich stronę i wtedy ją zobaczył. Na podłodze, z grubych, heblowanych desek, leżała Marta. Martwa. Od lat. Geralt przyklęknął przy wysuszonych zwłokach i przez dłuższą chwilę przyglądał się im ze smutkiem. Kątem oka zobaczył, że coś dzieje się z freskiem na ścianie. Na postaci Marty pojawiło się pierwsze pęknięcie. Po chwili drugie i kolejne. Wszystkie zaczynały się w miejscu, gdzie dłoń Jakuba ściskała szyję dziewczyny. Geralt sięgnął dłonią w grubej rękawicy i dotknął fresku w miejscu pęknięcia. Witaj ponownie, Wiedźminie. Możesz odłożyć miecz. Mogę, ale nauczyłem się, że lepiej popełniać błędy z mieczem w dłoni niż schowane w pochwie. No tak. Rozumiem, że życie Wiedźmina rzadko daje powód, by ufać takim jak ja. Bardzo rzadko. A więc czym jesteś? Bo nie jesteś Bruksą. Jasne, że nie. Wolałabym, by Jakub opowiadał trochę lepsze kłamstwa. Czym jestem? Jestem jak wszystko, co mieszka w tym domu. Przeklęta? Tak. Złapana pomiędzy życiem i śmiercią. Jak wiele wiesz? Mój medalion. To, jak reaguje na ten dom, to bez wątpliwości klątwa. Ale wibruję też, gdy jestem blisko Jakuba. Tak było od samego początku, gdy spotkałem go nad jeziorem. Ten utopiec prawie mnie zaskoczył. Nie wyczułem jego obecności, bo maskowała ją klątwa Jakuba. Potem ta historia, jak przemieniłaś się w Bruksę. Bruksy nie tworzą Bruks, a przynajmniej nie w ten sposób. Nie zabijając ludzi. Jakub powinien wiedzieć, że żaden wiedźmin w to nie uwierzy. No i wreszcie ten dom. Wiadomości zaklęte w szkło. Te słowiki. W ten sposób do mnie mówiłaś. Próbowałaś coś przekazać. Czy Jakub cię zamordował? Mój ojciec mnie sprzedał. Jakub i ja pobraliśmy się za cenę 21 srebrników i 7 lisich skór. Nie kochałam go. Ani trochę. Brał mnie siłą co noc. Bił i nazywał to miłością. Czasem chodziłam sama na brzeg morza i zbierałam muszle. To były jedyne chwile, gdy czułam spokój. Każda z mych muszli opowiadała historię o innym świecie. O innym życiu. Piękne były me muszle. I piękne opowiadały historie. Jakub tymczasem stworzył własną wizję naszego wspólnego życia. Piękną wizję szczęśliwego domu. W jego świecie było jeszcze mniej prawdy niż w moich marzeniach. Pewnego dnia Jakub zdecydował, że chce nowy sztylet. Taki z inkrustowaną rękojeścią. Roztrzaskał na nią kilka z moich ulubionych muszli i wysłał mnie z tym do kowala. I tak poznałam kowala. Na imię miał Talton. To było od pierwszego wejrzenia. Tak właśnie przeżyłam swoją własną, prawdziwą, miłosną historię. Trwała 3 tygodnie. W tym czasie często odwiedzałam kuźnię, by doglądać postępów prac nad sztyletem dla mojego męża. W końcu Jakub zaczął coś podejrzewać i pewnego dnia przyłapał nas razem na plaży.
I to był koniec mojej miłości. Przerażający koniec. Czy Jakub opowiadał ci historię o morskiej bestii, która nieomal mnie porwała? Tak. Więc z czasem chyba sam w nią uwierzył. W jego głowie ręce Taltona były mackami jakiegoś morskiego potwora. A miłosne ślady, jakie Talton zostawił, słodkie, cudowne zadrapania na mych rękach, były dla niego ranami zadanymi przez bestię. Skazami, które już zawsze widział na mym ciele. Stałam się dla niego wampirem, który wysysa z niego całą męskość. Kradnie jego siły. Zaczął traktować mnie jak Bruksa. Któregoś dnia wrócił do domu. Siedziałam przy stole, sparaliżowana strachem. Podszedł i bez słowa złapał mnie za gardło. Próbowałam walczyć, ugryzłam go w dłoń, ale nie miałam szans. Pamiętam łzy, które płynęły mi po twarzy, gdy zrozumiałam, że to już koniec. I wtedy go przeklęłam. Jego imię, jego życie, jego istnienie. Przeklęłam każdy pocałunek, który na mnie wymusił. Każdy włos na jego głowie. Wszystko, co kiedykolwiek uczynił. Przeklęłam go. Potem zapadła ciemność. I ocknęłam się w tym domu. Obudziłam się pośród przeklętych. Jako jedna z nich. Byłam martwa. A potem z czasem stałam się Bruksą, jaką widział mnie Jakub. I od tej chwili powoli przyciągam go tutaj. Do miejsca, do którego przynależy. Nie mam pojęcia, czym tak naprawdę jest ten dom. Ale wiem, że zamieszkują go istoty przeklęte, a mój mąż do nich należy. W tym nowym istnieniu odnalazłam jakąś pociechę, Geralcie. Odnalazłam spokój, a także odnalazłam bogactwo. Skarby, które trafiły tu dzięki innym przeklętym duszom. Spójrz do tej skrzyni. No weź. Po co? Jako zapłatę za to, co robią Wiedźmini. Chcę, żebyś zabił Jakuba. W końcu zabijacie potwory, czyż nie? Nie. Nie ten rodzaj potworów. Wiedźmini nie polują na ludzi za pieniądze. Nic z tego. Proszę. Błagam. Mógłbym z nim porozmawiać. Może wtedy... Nie. Musisz go zabić. Proszę. Ja sama nie mogę. Może wyglądam jak Bruksa, ale jestem niczym. Tylko przeklętym cieniem martwej dziewczyny. Powiem Leszemu, by wypuścił cię z lasu. Nie będziesz tu już dłużej uwięziony. On zrobi, co mu powiem, jestem pewna. Zabij dla mnie Jakuba. A Leszy cię przepuści. Nie. Nie będzie żadnych układów z tymi kreaturami. Poza tym jestem Wiedźminem. Jeśli będzie trzeba, wyrąbię sobie własną ścieżkę przez ten las. Znalazłeś ją? Mówiłaś, że to klucz do twojego pokoju. Skłamałam. Jestem kończuchą. A myślisz, że jak trafiłam do domu dla przeklętych? Chyba wolałbym nie wiedzieć. Gdzie jest Jakub? Nie jestem pewna. Chyba wciąż próbuje się stąd wydostać. On już wie, że byłeś w tamtym pokoju. No to znajdźmy go. Jakub! Jakub, gdzie jesteś? Wiedźmin w towarzystwie Kuba zaczęli krążyć po domu, szukając myśliwego. Mijali znane już wcześniej sale i takie, w których jeszcze nigdy nie byli. Gdy przechodzili balkonem, który otaczał na wysokości piętra wielką kolumnową salę, Geralt spostrzegł Jakuba przemykającego się pomiędzy kolumnami i podszedł do balustrady. Jakub, jesteś wreszcie. Zaczekaj. Jest coś, co musimy... Nie! Zostaw mnie! Uspokój się, chcę tylko porozmawiać. Z mieczem w dłoni? Trafne pytanie. Przestań, głupcze! Nie! Nie zabijesz mnie. Byłeś w pokoju Marty. Spałeś z tą dziwką. Splamiłeś ją! Była idealna. Naznaczyłeś ją. Zhańbiłeś!
a była moja! Znowu kłamstwa! Nawet nie dotknąłem twojej żony. Ona nigdy nie była twoja naprawdę. Była moja! I zawsze będzie! Będzie moja, gdy cię zabiję. Sądzisz, że łatwo ci ze mną pójdzie, Wiedźminie? Że załatwisz mnie jak dziecko? Zabiłem wielu ludzi. Mnóstwo. Wszyscy ci ludzie, którzy zbliżyli się do mojej bruksy, udając niby zwykłych kupców, przejeżdżających nieopodal, albo wędrowców, zmierzających z miasta do miasta, albo podawali się za myśliwych, tak jak ten potwór, który udawał kowala. Polowałem na nich, tak jak poluję na jelenie. I nigdy nie zbliżyli się do mojej Marty. I ty też do niej już się nie zbliżysz. Poznajesz to miejsce? Przeklęci przybywają tu, by spocząć. Tu, pod tą klapą w podłodze. Coś mi mówi, że mają już dosyć odpoczynku. Walcz sobie! Mam tylko nadzieję, że nie biegasz tak szybko, jak machasz mieczem! Jakub, na którego dziesiątki wypełzających z piwnicy ciał nie zwracały uwagi, cofał się w stronę drzwi. Gdy tylko dotarł do końca pomieszczenia, odwrócił się i zaczął biec. Przed siebie, na zewnątrz, byle dalej od Wiedźmina. Gdy wybiegał z domu, nie zauważył dziesiątków słowików krążących nad progiem. Tym razem jednak nie śpiewały. Chmura ptaków rzuciła się na myśliwego, oślepiając go i dziobiąc w każdą odsłoniętą część ciała. Jakub opędzał się od nich jak mógł i nie przestawał biec przed siebie. Trafił na ścieżkę, która prowadziła między drzewa i przebiegł nią kilkadziesiąt kroków, nim z wielkim impetem uderzył w stojący na zakręcie wielki sękaty dom. Upadł lekko ogłuszony. Gdy po chwili podniósł wzrok, słowików nie było. Za to Wiedźmin z obnażonym mieczem stał tuż przy jego głowie. Cholera. Nie. Nie zabijaj mnie. Nie mam zamiaru. Marta mnie o to prosiła, ale odmówiłem. Przeklęci. Pomiędzy drzewami. Smakowicie. Słysząc zbliżającą się cmentarną wiedźmę, Jakub spróbował poderwać się na nogi. Ale Wiedźmin jednym kopnięciem posłał go z powrotem na ziemię. Geralt sięgnął po leżący obok topór myśliwego i jednym ruchem odrzucił go daleko w las. Widzisz, wyczuwałem coś dziwnego od samego początku, ale próbowałem sam siebie oszukać. Oszukać, że jest jeszcze jakieś miejsce na wątpliwości. Dobrze mi się z tobą rozmawiało. Dobrze było spotkać kogoś, kto nie ucieka, gdy spojrzy mi w oczy. Być Wiedźminem to rodzaj klątwy. Przez swą naturę mamy naprawdę niewielu przyjaciół. I nie traktujemy tych spraw lekko. Ale czasem, nawet w przyjaźni, musisz powiedzieć dość. I po prostu odejść. I Wiedźmin po prostu odszedł. Zniknął pomiędzy drzewami we mgle, która pojawiła się kilka chwil wcześniej. I coraz mocniej spowijała okolice. Jakub, myśląc, że to jakiś podstęp, odczekał chwilę i dopiero podniósł się na nogi. Więc to tak. Po prostu odchodzisz? Kto by pomyślał? Wiedźmin, który nie chce walczyć. Tchórz! A to dlatego, bo wie, że jesteś moja. Należysz do mnie, ty. Ty! Ostatnie słowa Jakub skierował do swej żony, która pojawiła się pomiędzy drzewami
i przyglądała mu się z odległości kilkunastu kroków. Marta stała ze łzami w oczach, ale z takiej odległości Jakub nie mógł dostrzec jej twarzy. Widział tylko sylwetkę, której nigdy by nie pomylił z inną. Po chwili obok niej pojawiła się druga, równie charakterystyczna. I obie, idąc obok siebie, zaczęły się do niego zbliżać. Nim Jakub zdążył rzucić się do ucieczki, usłyszał ruch za plecami. Nie! Odwrócił się i zobaczył górującą nad nim potężną sylwetkę leszego. Las ożył. Ze wszystkich stron zbiegały się wilki. Zlatywały wrony. Jakubie! Mężu! Kości twe jako totemy wisieć będą na drzewach lasu. Twoja wyprawiona skóra służyć będzie komu za okrycie. A z twych zębów ktoś zrobi naszyjnik. A pamięć o tobie rozwieje wiatr. W miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą stał Jakub, zakopłowało się. Na wszystkie nie! strony trasnęła krew. Nie! Trudno powiedzieć, czy idący w stronę domu wiedźmin słyszał, co dzieje się za jego plecami. Tak czy owak nie odwrócił się ani razu. Podszedł do budynku i od razu skręcił w stronę studni, do której przywiązane były konie. Spokojnymi ruchami odwiązał płotkę i zaczął sprawdzać jej uprząż. Więc odchodzisz? Jeden koń nie ma już właściciela, ruszaj ze mną. Możemy jechać razem, strzemię w strzemię, dopóki się nie znudzimy. Myślałam, że stać cię na więcej. Obawiam się, że nie. Pewnie i tak nic by z tego nie wyszło. Choć myślałam, że nie poddasz się tak łatwo. No cóż, uważaj więc na Leszego i na wiedźmę. Będę uważał. Wiedziałeś, że to dom dla potępionych. Od samego początku, prawda? Oh, jasne, że wiedziałeś. Jesteś wiedźminem. Ty i tobie podobni przynależycie do tego miejsca. Geralcie z Rivii. Nie. Jakub powiedział kiedyś, że pozostanie dłużej w jednym miejscu to śmierć dla takich jak my. I miał rację. Przybył tu i odnalazł swoją Martę, swoją prawdę i swój koniec. Ale ja nie jestem jeszcze gotów na śmierć. I ty chyba też nie. Nie odnalazłaś swojej prawdy w tym domu. On jest zrobiony ze szkła, Varo. Wystarczy porządny kopniak, by wydostać się na zewnątrz. Pomyśl o tym.